Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Palionowie. Ja, detektyw Szybson, dzisiaj znowu na posterunku. W poprzednim odcinku zrobiliśmy naprawdę sporo rzeczy, ponieważ mamy już naprawdę mega dużo dowodów, które są przeciwko, prawda, X-owi, przeciwko temu, że on faktycznie jest. Nie wiem totalnie, kto tym X-em jest na dany moment, ale tych zdjęć już naprawdę mamy całkiem sporo. Patrzcie, zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy to zdjęcie na poprzednim odcinku, które po prostu nie wiem, co to oznacza, to jakby wygląda jak ten X, ale jakby nie wiem, kto to zrobił, nie wiem, czy to zrobił X, czy to ktoś inny namalował. To się wszystko muszę tak naprawdę dowiedzieć, ale jest masa X-ów poukrywanych na Palionowie, o których, prawda, no jakby niby wiedziałem, bo je już widziałem, ale jest jedna rzecz, której nie widziałem i to jest właśnie ta rzecz. To jest to, co odkryliśmy w poprzednim odcinku, czyli ukryty znak pana X, czy nie wiem, jak go nazwać. W każdym razie X-a. Zajrzyjmy sobie w tamto miejsce szybko, ponieważ ja wam muszę pokazać, że to tam jest, prawda? Bo sprawdziliśmy to wczoraj, a zapomniałem to nie sprawdzić, czy to jest jakby, czy to jest widoczne bez aparatu, bo tego później zauważyłem, że nie sprawdziłem i też nie widziałem, czy na innych trybach będzie to wygląda. Gdzie to jest? Halo? Dobra, czekajcie. Gdzie jest ten znak? On tu był, przecież byłem pewien. Dobra, czekajcie. Zrobiłem zdjęcie znowu, że znikło. Dobra, no to będę miał dowód na to, że znikło, ponieważ, czekajcie, zrobiłem zdjęcie i tego nie ma, tak? Dobra, nie ma tego. Dobra, dziwne, czekajcie, sprawdźmy inne filtry, to nie, ale sprawdźmy może to. To tutaj to jest średni filtr do sprawdzenia takich rzeczy, a to? To też jest średni filtr do sprawdzenia. Nie no, tak naprawdę jedyne, co jest dobre do sprawdzenia, no to ten negatyw, no bo tak, to co ja tutaj, albo to mogę na coś sprawdzić? Nie, to też nie. Dobra, zobaczmy. No nie no, to jest jedyny tryb, w którym to było widać i tego tutaj nie ma. Ej, dobra. Czyli to znikło. Czyli X prawdopodobnie zauważył, że ja zrobiłem temu zdjęcie i nie podoba mu się to zdecydowanie, ale dobra, mamy kolejne zdjęcie, które jest dowodem na to, że zniknął ten napis, więc mamy jakąś aktualizację naszych wczorajszych danych. Zniknął, znaczy napis, ta minka, nie wiem jak to nazwać nawet, po prostu jakby ta buźka taka z zębami, ona w ogóle mega strasznie wygląda, ale dobra, dajmy tutaj, ponieważ tak było wczoraj, tak jest dzisiaj. Zniknął ten napis. Nie wiem dlaczego, ale zniknął, więc to jest bardzo ważne, żeby się nad tym skupić, że nie ma tego, no nie ma tego po prostu. Dobra, czekajcie, teraz tak. Ja tutaj, o właśnie, zrobiłem tak swoją drogą, patrzcie, tutaj mam zdjęcie Palionowa, które zrobiłem ostatnio. Zrobiłem też jakby w negatywie, żeby było to jakby żeby mieć ten. Ja właśnie zastanawiałem się, czy nie zrobić w każdym tym efekcie na aparacie, czy nie zrobić zdjęcia Palionowa, bo żeby mieć taką jakby wizualizację na ścianie tego, jakie mamy w ogóle efekty, wiecie, no bo może to coś pokazuje. Właśnie jestem ciekaw, czy takie pokazy. Co? Czekajcie, czy ja dobrze widzę? Czekajcie, gdzie to było? Tu. Tam coś stoi, czy to jest jakiś błąd pikseli? Czy tam coś stoi, czy to jest jakiś błąd pikseli? Halo, halo. Dobra, to jest mocno podejrzane, co ja tam widzę. No nie no, wygląda to tak, jakby ktoś tam stał, nie? Tu, w tym miejscu. O! Co jest grane? Ściągnąłem ten obraz, odłóżmy go z powrotem. Jeszcze raz, czekajcie. Albo czekajcie, zróbmy tak, weźmy ten obraz, czy ja jestem w stanie. No tu, ewidentnie widać, że tu coś jest. Czy mi się wydaje? Dobra, nie wiem szczerze, ale dobra, zróbmy jeszcze raz. Dajmy to tu. Zróbmy teraz tak. Zróbmy tak. Oj, nie mogę tak zoomować. Dobra, podejdźmy bliżej. No, ewidentnie widzę, że tu coś stoi. Czy ja zrobiłem właśnie przypadkowo zdjęcie X-owi, jak tak zrobiłem po prostu zdjęcie na Palionowie? No, wygląda to tak, jakby tam ktoś stał. Dobra, czekajcie, musimy zbadać to miejsce. Jakie to jest miejsce? Weźmy sobie to zdjęcie. To jest obok tej potki, to jest to drzewo. To trzeba zbadać tamto miejsce. Dobra, idziemy w tamto miejsce. W takim razie trzeba to sprawdzić. Zjem sobie tylko ziemniaka. Właśnie, kończy mi się żarcie. To też nie jest dobre jak na moje... A wiecie co? Ja wezmę to zdjęcie ze sobą na wszelki wypadek. Ponieważ nie po to mam ten album, żeby nie nosić takich rzeczy ze sobą, takich dowodów. To możemy zostawić, ale te zdjęcia bym zabrał stąd, ponieważ to też są dowody w sprawie, więc trzeba je zabrać. Dobra, mamy to w albumie. Jest tak, to, gdzie mamy tego X-a tam... Znaczy X-a, to chyba to jest X. Chyba, że to po prostu ktoś się stał na awku. Może to też tak być. Może to po prostu ktoś sobie stał. Mamy tą minę, która znikła dzień później. No dobra, jest to podejrzane. Zaczyna być coraz więcej wątków tutaj, które trzeba poruszyć, na którymi się trzeba, że tak powiem, rozkleić. Patrzcie, ja robiłem to zdjęcie w tym miejscu. I tam to jest to drzewo. Tam teoretycznie powinien ktoś... Dobra, idziemy zbadać tam to miejsce. Czy tam będą jakieś ślady tego, że X tam kiedykolwiek w ogóle był? Nie wiem. Aha, ja miałem sobie ziemniaki jeszcze zabrać, więc szybko zejdźmy tutaj na dół. Czy ja tu gdzieś będę miał ziemniaki? Halo, halo, ja wiem, że mam na dole te ziemniaki. Ale może tu się tu gdzieś uchowały jeszcze jakieś. Dobra, zajdźmy szybko tam, bo wiem, że tutaj na dole mam ich ogromny zapas. Więc szybko sobie weźmiemy i możemy lecieć dalej. Dobra, tu? Nie? Dobra, tu mamy. Jest świetnie. Dobra, zjedzmy sobie ziemniaka. Muszę tam dać do pieca, bo już mi się chyba kończy.
Dobra, wychodzimy na górę i lecimy na to drzewo. Coś czuję, że możemy tam coś znaleźć. Jeżeli to był X, to tam powinny być jakieś jego ślady, tak mi się wydaje. No bo to jest jedyne miejsce, w którym tak naprawdę mamy dowód, że ktoś stał. Teraz pytanie, jeżeli tam nie będzie śladów, no to w takim razie mógł to być ktokolwiek tak naprawdę i sobie stać na awku. Jeżeli to był X, no to prawdopodobnie tam coś powinno być. Zaraz się dowiemy, na spokojnie, detektyw na posterunku, nie ma problemu, już to sprawdzamy. Już... O kurczę. Dobra, to jest to drzewo. To jest to drzewo. Ewidentnie to jest to drzewo. Tutaj musiał stać. I widzę, że tu jest jakiś X. Okej. Czekajcie, tu jest klapa. Ja tutaj kiedyś zrobiłem bunkier. Sprawdźmy to. Ja muszę to sprawdzić, ten bunkier, żeby wiedzieć, czy ten bunkier nie jest w żaden sposób zamieszany w tą sytuację. Jeżeli tu coś będzie na dole, to jest lipa. Czekajcie, ja sobie wezmę aparat, tak żebym tutaj widział, jeżeli tu się coś mi pojawi. Okej. Tu jest tak, jak było. Tutaj nie widzę żadnych znaków. Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest jakby problemem tutaj, okej. Więc to chyba nie ma znaczenia, że to jest akurat pod tym drzewem. Ale wyjdźmy na górę i zobaczmy tego X-a. Trzeba zrobić temu koniecznie zdjęcie, no bo to jest jednak dowód w sprawie. Nie ma co, nie? Teraz pytanie, czy mam robić zdjęcie noktowizją, czy zrobić zdjęcie bez noktowizji? Bo jakby ja widzę tego X-a niezależnie od tego, czy mamy tą noktowizję, czy nie. Ja myślę, że możemy zrobić to bez noktowizji, bo jak noktowizję to trzeba używać wtedy, kiedy faktycznie nie widać. Więc dobra, robimy zdjęcie tego, uwaga, 3, 2, 1, 0, pyk! Dobra, Halo? Co jest grane? Dlaczego mi się nagle zrobiło tak ciemno? Jedy, jak ta kura strasznie wygląda w tym cieniu! Co jest grane? Czekajcie. Ej, dobra, tam jest kolejny X! Teraz to widzę! To jest ten sam X! Dobra, czekajcie, idziemy powoli. O nie, dlaczego tu mam tak ciemno? Czekajcie, czy ja będę coś więcej widział? Nie, to nie jest ta noktowizja, musimy załadować noktowizję. Uwaga. Nie, to wcale nie widzę więcej. Ale widzę te X-y, tam jest kolejny X! Dobra, jest już kolejny X. Tu mamy tego, dobra, ten jest na portalu. Teraz pytanie, czy ja chcę być nie, no dobra, musimy iść z tym chyba, żeby widzieć cokolwiek tak naprawdę. Tu jest kolejny X. Nie widzimy tak naprawdę więcej, ale jeżeli ta noktowizja... Tu jest kolejny X. Czy ja powinienem robić tym wszystkim X-om zdjęcia? To są chyba te same X-y, one prowadzą do jakichś... Dobra, tam jest kolejny. Dobra, idziemy za tym. Dobra, tu jest kolejny X, który nas prowadzi. Teraz gdzie jest kolejny? Nie widzę kolejnego X-a. Czy to jest miejsce jakieś docelowe, do którego ja miałem dotrzeć? Halo? Czy to jest miejsce docelowe? Czekajcie, musimy się rozejrzeć. Tu nie ma. Tam jest kolejny X. Czy ja go miałem prawo stąd zobaczyć? Nie miałem go prawa zobaczyć, czyli może być jakiś inny jeszcze, może to jest inna trasa, którą powinienem iść. Ale nie widzę żadnego X-a kolejnego. Dobra, sprawdźmy tego w takim razie. Dobra, idziemy do tego. Dobra, to jest... Czy my jesteśmy w tym momencie pod muzeum Dave'a? Wydaje mi się, że tak. Bo tutaj chyba jest ratusz, nie? Tu jest chyba skin taty hejtera. I tu jest ratusz, jak dobrze... Tak, dobra, tu na pewno jest ratusz. I tu był... Gdzie był ten X? Tu na tym był X. Dobra, tu jest X. A tu na... Dobra, tu jest X, widzę już go. Dobra, idziemy za nim. Dobra, idziemy w tą stronę. Nie wiem totalnie, gdzie mnie to zaprowadzi, ale zaczyna być naprawdę niezły młyn, nie? Tam widzę kolejnego X-a. Dobra, idziemy tu. Nie robię zdjęć tym X-om. Chociaż chyba powinienem zrobić zdjęcie trasy, ale mamy filmik, to będzie... O, tu jest kolejny X. Tak bardzo blisko siebie, tak przypadkowo w ogóle na niego trafiłem. Dobra, gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny X? Nie widzę kolejnego X-a. Nie... O, dobra, tu jest, już widzę. Dobra, teraz pytanie, czy ja bym lepiej... Ja lepiej widzę te X-y bez tego! Patrzcie, tam jest kolejny X jakiś, tam jest X. Dobra, musimy iść chyba do tego X-a, bo tamte X-y tu są te stare. Dobra, jesteśmy tu przy tym X-ie. Tam jest kolejny X, ten mały. Tu jest ten duży, to już go mamy zdjęcie zrobione. Jesteśmy koło szpitala teraz. Ej, dobra, ja nie wiem, ja jednak się lepiej na tej noktowizji czułem, bo dzięki niej jest trochę jaśniej jednak, nie ma tak ciemno, nie? Dobra, tu... Jesteśmy koło Palion Style'a w tym momencie, czy ja dobrze to rozumiem? Tak, jesteśmy koło Palion Style'a. Nie, no dobra, czy my mamy iść w tym momencie do tego? Czy to jest... O nie, to jest tunel do mojego osiedla, boże, jak mnie dawno nie było. Widzę tam na samym końcu X-a. Na samym końcu tunelu. Nie, dobra, idę przez ten tunel z tą noktowizją. Nie mogę pójść bez tego, bo to wygląda strasznie. Oddalmy sobie mieć totalnie szeroki kąt. W ten sposób widzimy najwięcej. No, przejdźmy tam na koniec i zobaczmy. Ten X, no widzę, że jest... Uff,
Dobra, jestem detektywem, nie załamujmy się, nie załamujmy się. Nie może mnie złamać to, że się po prostu jakiś grzmot odezwał. Dobra, mamy tutaj tego X-a. Teraz tak, wychodzimy z tego tunelu. Dobra, widzę kolejnego X-a. Tam już widzę kolejnego X-a. O jeny. Dobra, zaczyna być nieciekawie. Na czym jest ten X? Co to jest za miejsce? To jest jakiś domek, dobra. Dobra, gdzie kolejny jest X? Nie widzę kolejnego X-a po tym X-ie, czekajcie. O dobra, tam widzę, że tam... O nie, tam są 3 X-y obok siebie! Jak to jest możliwe, że tam są 3 X-y obok siebie? Dobra, to zaczynam czuć, że zbliżamy się do mnie... Czy to jest mój dom? Czemu tu jest X? Czemu tu jest X na tym moim domu? Boże, jak mnie tu dawno nie było, ja nie wiem, co tu się w ogóle pozmieniało, jeszcze tu jest tak... Dobra, nie jest kolorowo. Dobra, tu mamy X-a kolejnego. Dobra, ten X jest... To jest dom Steve'a, to jest dom Steve'a. Dobra, teraz idziemy do tego X-a. Tam są kolejne X-y. Dobra, tu mamy X-a, okej. Okay. Idziemy do tego, tam jest kolejny. Już widzę dwa kolejne X-y. Dobra, podchodzimy do tego. Dobra, tego mamy X-a. Tam jest wyżej X. Ja nie wiem, dobra, wchodzimy tu na górę. Dobra. Wow!